Katarzyna Ciepielewska, witam Państwa. To Warszawa, nadal przed wschodem słońca. Słońce wciąż nie wstało i to będzie najkrótszy dzień w roku. Potrwa 7 godzin i 42 minuty, ale na pocieszenie dodam, że słońca jednak będzie przez ten czas całkiem sporo, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. W tej chwili jeszcze na wschodzie, więc chmur, to odchodzący już front atmosferyczny. Przed południem jeszcze na ziemi lubelskiej, także na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, mogą pojawiać się słabe opady deszczu. Poza tym przejaśnień więcej rozpogodzeń. Natomiast nad północne regiony wkroczy kolejny front, który przed południem przyniesie jeszcze tylko chmury, ale w drugiej części dnia z tych chmur będzie padać. Oczywiście deszcz przy takiej temperaturze, temperatura cały czas wysoka. Wciąż napływa do nas bardzo ciepłe, łagodne powietrze i dzisiaj maksymalnie od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4-5 w głębi kraju do 6 na zachodzie. W tej chwili już jest ciepło od 1 do 4 stopni, tylko na krańcach południowych mamy lekki 2-4-stopniowy mróz. Wysoka temperatura, także ciśnienie wysokie, 1016 hektopaskali na warszawskich barometrach. Do tego słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, tylko na wybrzeżu dzisiaj silniejszy, w porywach do 70 km na godzinę. Taka pogoda utrzyma się, drodzy Państwo, jeszcze przez kilka dni. Do świąt ma napływać takie łagodne, ciepłe powietrze, stąd jesienne wartości na naszych termometrach, więc póki co zimy jeszcze na horyzoncie nie widać, mimo że dzisiaj zaczyna się w kalendarzu. Do zobaczenia.